Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w imieniu swoim, organizatorów i wszystkich aktorów na dzisiejszym Misterium Pasyjnym przygotowanym przez gimnazjalistów, głównie z klas pierwszych. No, zima jest długa, wiele osób nam zachorowało i bardzo Was proszę, abyście byli wyrozumiali, bo niektórzy aktorzy dopiero wczoraj dostali rolę i bez prób nauczyli się grać, także proszę o wyrozumiałość dla nich. Ale tak najbardziej i z całego serca to Wam wszystkim życzę, abyśmy nie czuli się jak w teatrze, tylko jak na rekolekcjach, aby każdy z nas towarzyszył Panu Jezusowi teraz w tych ostatnich godzinach Jego życia. Pod koniec będą współczesne sceny, będą młodzi ludzie wychodzili i spotykali Pana Jezusa i będą zastanawiali się, dokąd prowadzi mnie droga, którą idę. Tak naprawdę to co chcę osiągnąć? Możliwe. Czy jestem w stanie uwierzyć w prawdę, że tylko z Chrystusem i w Chrystusie jest moje zbawienie? Szczęść Boże. Rozpoczynając swą publiczną działalność, Jezus udał się najpierw na pustynię i tam 40 dni modlił się i pościł. Potem przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Napisane jest, i samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to rzuć się w dół. Przecież napisane jest, że aniołowie będą cię na rękach nosić. Ale uważaj, byś przy tym nie zranił sobie nogi. Ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Dam Ci wszystko, wszystko, czego sobie tylko zapragniesz. Ale upewnij przede mną i oddaj mi pokłon. Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane, Panu Bogu będziesz służył, Jemu samą będziesz oddawał pokłon. W niedzielę rano Jezus wjechał do Jerozolimy. Został przywitany przez mieszkańców jak Mesjasz, jak Król, z wielkim entuzjazmem. Pamiątkę tego triumfalnego wjazdu obchodzimy przed Wielkanocą, Niedzielę Palmową. Jezus zwycięży, to wykonał grzech, szatan poznał.
Po uroczystym wjeździe Pan Jezus przygotowywał apostołów do bardzo bliskiego już dnia swojej męki i śmierci. Jak wiemy, Żydzi obchodzili święto Paschy na pamiątkę wyjścia z Egiptu. Przed dzień święta spożywali wieczerzę. Nazywali ją ucztą paschalną. Pan Jezus pragnął spożyć tę ostatnią wieczerzę z apostołami. Panie, gdzie chcesz, abyśmy przygotowali Ci paschę do spożycia? Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka. Powiedzcie mu, nauczyciel mówi, czas mu jest bliski. U Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak polecił im Jezus. Przygotowali paschę. Wieczorem zajął miejsce u stołu razem z uczniami, a gdy jedli, rzekł: gorąco pragnę spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał, albowiem powiadam wam, iż jej więcej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradło, którym był przepasany. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, pomalował go i dał uczniom mówiąc: bierzcie i jedźcie, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: bierzcie i pijcie, to jest bowiem krew moja, która za was będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Chyba nie ja. Panie. Chyba nie ja, panie. Panie, nie ja. Chyba nie ja, panie. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, ale jak jest o nim napisane, wiadomo temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Po ostatniej wieczerzy Jezus udał się z uczniami do Ogrodu Oliwnego na Górze Oliwnej. W ogrodzie rozpoczęła się męka Jezusa. Tam został on zatrzymany przez swoich wrogów. Skazał im go Judasz, jeden z 12 apostołów, który wydał Jezusa za 30 srebrników. To mój grzech, to grzech każdego z nas. Z
sprawia, że Jezus cierpi. Sam dobrowolnie zgadza się na cierpienie, bo kocha każdego człowieka, kocha mnie i Ciebie. I chwila ta będzie dla nas refleksją, czym odwdzięczę się Jezusowi, że przyjął za siebie mój grzech, że przez śmierć na krzyżu otworzył nam drzwi do nieba. Wziąwszy ze sobą uczniów, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Jezus odszedł nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze, Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ominie mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja, Ojcze. Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegali pokusie. Ojcze, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Jezus przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących. Zostawił ich, poszedł po raz trzeci modlić się. Potem powrócił do apostołów, rzekł: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła chwila, w której Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Ten, którego pocałuję, to on, jego pojmijcie. Witaj, Rabbi. Przyjacielu, po coś przyszedł? Codziennie do Ciebie w świątyni, a niech pochwyciliście mnie. Lecz stało się to teraz, aby wypełniły się pisma proroków. Ci, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana, Kajfasza. Piotr, trzymając się z daleka, szedł za swoim mistrzem, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł nawet na dziedziniec i usiadł między służbą. Tymczasem kapłani przedstawili fałszywych świadków, którzy jakoby widzieli nikczemne czyny Jezusa i słyszeli z ust Jego bluźnierstwa wobec Boga. Na to, co oni zeznają przeciw Tobie? Jezus milczał. Przysięgnij na Boga żywego. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży. Tak, ja Nim jestem. Jestem tym, o którym mówi Pismo. Użycie Syna Człowieczego, który siedzi po prawicy Wszechmocnego i stąpi na obłokach. Zbluźnił, zbluźnił! Oto usłyszeliście bluźnierstwo. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Jakie jest wasze zdanie, kapłani, starsi? Winien jest śmierci! Winien! Winien! Wówczas zebrani zaczęli pluć na Jezusa, policzkować go i bić. Pili z niego. Natomiast cierpliwie czekał na dziedzińcu pałacu, zaniepokojony losem swego mistrza. W pewnej chwili podeszła do niego jakaś służąca. O, ty też byłeś z Jezusem z Nazaretu, widziałam cię z nim. Nie wiem, o czym mówisz, kobieto. Ludzie, ludzie, ten człowiek był z Jezusem Galilejczykiem, to jego uczeń. Nie znam tego człowieka. Na pewno jesteś jednym z tych ludzi, bo i twoja mowa ma galilejski akcent. Ludzie, zaklinam was, przestańcie o czym jestem człowiekiem, nie znam go. W tej chwili zapiał kogut, pierwszy poranny kogut. Piotr na to natychmiast przypomniał sobie słowa Jezusa. Piotrze, nim kur zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. Piotr wyszedł i gorzko zapłakał.
Żydzi nie mieli prawa wykonywać wyroków śmierci. Związali go i zaprowadzili do Poncjusza Piłata. Wtedy Judasz, który wydał Jezusa, opamiętał się, przeraził go jego zdradziecki czyn. Zgrzeszyłem, przelewając krew niewinnego. Zdrajca nie należał do nikogo. Wszędzie spotykała go pogarda. Judasz znienawidził samego siebie i sam wymierzył sobie sprawiedliwość. Jezusa zaś postawiono przed Piłatem. Jezusie z Nazaretu, czy ty jesteś królem żydowskim? Czy słyszałeś, jak wiele zeznają przeciw tobie? Co masz na swoją obronę? Jezus nie odpowiedział na to pytanie. Jezusie, dziwię się, że nic nie mówisz. Dlaczego nie walczysz o sprawiedliwość dla siebie? A był zwyczaj, że na każde święto żydowskie namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego lud sobie życzył. Oprócz Jezusa przytrzymywano wtedy groźnego przestępcy Barabasza. Piłat miał nadzieję, że nie dopatrując się winy u Nazareńczyka, sprawi, że Żydzi zechcą go uwolnić, chociażby ze strachu przed Barabaszem. Którego chcecie, abym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa? Barabasza! Wolni Barabasza! Wolni Barabasza! Wolni Barabasza! Cóż więc mam uczynić z Jezusem? Rozumiał, że nic nie osiągnie. Wziął wodę i umył ręce wobec tłumu. Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Umywam ręce na znak, że nie mam z tym nic wspólnego. To wasza rzecz. Krew jego na nas, na dzieci nasze! Ukrzyżuj go! Precz! Wówczas Piłat uwolnił im Barabasza. Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie, gdyż zabrakło mu odwagi, aby stanąć w obronie człowieka, o którego niewinności był przekonany. Żołnierze zaprowadzili Jezusa na wewnętrzny dziedziniec pałacu Piłata i zwołali wojska. Rwiąc z Jezusa, zdjęli z niego szaty i narzucili mu na ramiona płaszcz szkarłatny, który miał oznaczać, że Jezus jest królem żydowskim. Ktoś splótł mu koronę z cierniowych gałęzi, kalecząc jej skronie, wcisnął mu ją na głowę. Inny wręczył mu do prawej ręki trzcinę, która miała udawać berło. Żołnierze wyśmiewali się z niego, przyklękając przed nim jako przed królem. Witaj, jak król żydowski, witaj! Oprawcy bili Jezusa i męczyli. Gdy ich to znudziło, zdjęli z Jezusa płaszcz, wyprowadzili z dziedzińca, aby ukrzyżować. Umęczony biciem Jezus wziął swój krzyż na ramiona i poniósł go na górę zwaną po hebrajsku Golgotą, czyli miejscem czaszki. Czy można obniżyć naganne? Cała kasa leci na te papierochy, a ja ciągle oszukuję rodziców. Możesz z tym skończyć. Już tyle razy próbowałam. Nie potrafię. To jest jak choroba. Ja mogę cię uleczyć. A kim ty jesteś? Lekarzem ludzkich dusz. I ty, Jezu, możesz mnie uzdrowić? Jeśli chcesz. Tak. Chcę.
się w domu nie uczyłam. Tylko głupi by się uczył w taką ładną pogodę. Kogo ty oszukujesz? Jak to kogo? Nauczycielkę. Wiecznie tylko sprawdzany i sprawdzany. Oszukałaś sama siebie. Co? Sama siebie? A kim ja w życiu właściwie będę? Oszukałaś sama siebie. Kto tu został oszukany? Oszukałam sama siebie. Wybawiłam się za wszystkie czasy. Tylu chłopaków zawróciłam w głowie. Może na swojej dyskotece się nie pobiją. Powiem wszystko Jolce, pęknie z zazdrości. Ale następna imprezę biorę w piątek. Czy jesteś szczęśliwa? Co? Ale mam sprytne paluszki. Szopen się chowa. A jaki telefon zwinąłem. Przeładniutki i wszystko mający. No, nie tak wszystko, ale ładniutki. I nie dałem za niego ani złotówki. Nic cię nie kosztowała? Ani złotówki. Rzeczywiście, nic cię nie kosztowała? No, może trochę strachu się najadłem. A jakby mnie przełapali? To by było niewesoło. Jeszcze jakby się matka dowiedziała, to już w ogóle by się załamała. Co ja w ogóle wyprawiam? Wszystkie moje plany i marzenia mogą prysnąć w jednej chwili. Szczęśliwa. Tylu chłopaków mnie zaczepia. Ale ci, któremu zależy na mojej osobie? Chcę prawdziwej miłości, a nie takiej na jedną dyskotekę. Czy ktoś mnie kocha taką, jaką jestem? Ja cię kocham. Zawsze. Dla mnie jesteś najważniejsza. Ty? Naprawdę? Twój. Myślisz, gówniarzu, że wszystko ci wolno? Co sobie wyobrażasz?
obraża, a potem jak zwykle wszystko moja wina. Chcesz być sama? Tak, nikt mi nic nie będzie ruszał. Czy chcesz być sama? No nie, czasami mnie wkurza, ale w sumie nie jest taki zły. W sumie jest jeszcze mały, dam mu go na trochę. Kradzież, kłótnie, złość, przekleństwa, egoizm, brak miłości. Było już około godziny 6:00 i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9:00. Słońce się zaćmiło, zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem. Jezus wyciągnął ducha. Człowiek potrzebuje rąk Bożych, rąk Chrystusa, by każdego dnia móc naśladować Jezusa. Panie, naucz mnie dźwigać krzyż mojego człowieczeństwa, mojej stworzonej natury, bym zdołał odczuć, że niosąc go z Tobą jest mi lżej. Człowiek wciąż upada na bruk naszych ulic, na schodach metra pogrąża się w samotności szpitali. My jednak nie znajdujemy czasu, by poświęcić go bliźniemu. Biada temu, który upada. Biada stojącemu w tyle, traci bowiem tempo życia. Widzisz, Jezu, że wokół tylu młodych, dla których człowieczeństwo to za wysokie progi. Oczywiście nie trudno jest upaść, gdy cię popychają, podstawiają nogi i sami leżą. To dzięki niej jesteś wart miana człowieka. Odzyskujesz się, gdy wstajesz, unosząc się ku Bogu. Ocierasz z brudu jak Jezus. Nasze złe myśli o ludziach. Niechaj rozwiewa krzyż Chrystusowy. Nasze ścielące się w głynie wiary. Niechaj rozwiewa krzyż Chrystusowy. Nasze wierzenia we własną mądrość. Niechaj rozwiewa krzyż Chrystusowy. Nasze miraże prawdy bez Boga. Niechaj rozwiewa krzyż Chrystusowy. Krzyż Chrystusowy teraz i zawsze. Amen. Za Pani żyje dziś, raz wiem jaśnieje noc. Nie umrę, wiele będę żył, Pan okazał swą moc. Krzyż to jest sprawa Pana, jeśli chcesz, chcę z nią być. Z
Bardzo Wam dziękuję za to, że z nami uczestniczyliście w tej drodze krzyżowej. Jutro mamy wolne, nie przychodzimy do szkoły. Bardzo, bardzo błogosławionych i radosnych świąt Wam życzę. Szczęść Boże. A teraz musimy iść na lekcję. Yeah.